Pobawimy się twoją cuchnącą piłeczką, e? Hej! Zostawcie moją kulę! Zniszczycie mi ją! Nie! Twoją kulę złapią, jeśli potrafisz! Oddajcie mi kulę! Odczepcie się od Benia! Jeśli go nie zostawicie, zawołamy Teodora. Uprzedzam, że on jest bardzo silny. Och, normalnie pękam ze strachu. Czołem, chłopaki! Cześć, Salto! Siemka, kuzynie, przybij piątkę! Zaczynam rozumieć, dlaczego Filip nie chce ich widzieć. Hej! Cześć, chłopaki! Cześć, podwójne salto! Przybij piątkę, kolego! Hej! Hej! To moja kula! Nie! Ale kłuje i parzy! Au! 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 Parzy! Au! Podrap się to przystanie! Przybij piątkę! Piątka! Au! Ale mnie szczypie! No to siemka, mami synku! Nie chcemy ciebie w naszej bandzie! Hej, chłopaki! Dokąd idziecie? To nie było zbyt mądre. Moja kula leży teraz w pokrzywach. Jest mi bardzo przykro. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Proszę! Trzymaj! Ale piecze! Hej, zauważyłeś to? Nie przybił piątki z pozostałymi i znowu zrobił się zielony i miły. Filipie, już wiem, dlaczego nie chciałeś się spotkać z kuzynami. Powtarzam, to nie jest twoja sprawa, Maju. Czy to jasne? Wiem, co zrobić, żeby nie żółkli. Maju, te rodzinne spotkania świerszczy bardzo mnie stresują. Przepraszam cię, co chciałaś powiedzieć? Filip, nie do wiary! Szukaliśmy cię po całej łące! Przybij piątkę! Filipie, nie! Hej!